Hej, dzisiaj robię hiszpańskie chirios. Banalne ciasto, parzone, pyszne. Patrzcie, jak pięknie się smaży, jakie chrupiące, słychać. Zrobiłam też gniazdka, zaraz pokażę, z lukrem. A tu dla Was serduszko, walentynki się zbliżają, chyba jeszcze zdążyłam. Ajejku, będziemy się zajadać, pyszne. Jest nas prawie 217 tysięcy. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapkę w górę. Najlepsze komentarze, 20 ciasteczek otrzymuję. Infinity i Hania 363. Piszcie komentarze, oczywiście, a w komentarzu napiszcie, najpierw dołączę ja matkę ciasteczka i napiszcie może jaki kształt inny można było zrobić z tego ciasta. 250 ml wody mam w garczku, podgrzewam, dodaję 10 deko masła i czekamy, aż się rozpuści i zagotuje. Woda się zagotowała, masło rozpuściło, dodaję 200 g mąki wiedziałam, że się rozsypię, bo przecież jak, żeby inaczej. Teraz energicznie mieszamy, aż ciasto nam będzie odchodziło od ścianek. Ciasto zostawiam na chwilę do przestudzenia. Cheeriosy będę podawać z lukrem. Chyba jeszcze czekoladę rozpuszczę za chwilę, ale robię lukier taki kwaskowy. Mam sok z cytryny i cukier puder. I tutaj tak na oko. I mieszamy. Tutaj dużo soku nie, bo to musi być gęsty lukier. No ale myślę, że jeszcze mogę dolać. O. Ciasto przełożyłam do miski, wystudziłam i teraz wbijam po jednym jajku. W sumie wykorzystam tutaj trzy takie wielkie jajka. Tak mam duże. Ale jak macie mniejsze, to mogą być cztery. Wbijamy jedno i miksujemy. Zrobię churros takie typowe, ale zrobię też gniazdka hiszpańskie. Aha, nie tą. Przygotowałam sobie ciasto w szprycy właśnie, żeby mi było wygodniej to nakładać. I teraz... Oj, aha. Dobra, załączyłam czas, sorry. I teraz przygotowałam takie kwadraciki z papieru do pieczenia i teraz posmarowałam lekko olejem i wyciskam sobie takie kółeczka na papier, bo potem on pokażę Wam, jak to będę smażyć. Tu powinnam sobie odciąć, bo to ciasto się ciągnie. O, kilka takich sobie tu. A teraz robimy typowe, wyciskamy sobie takie paski. Najlepiej nożyczkami. Ucinamy. Olej już jest dość mocno rozgrzany, muszę zmniejszyć trochę grzanie, zaraz to zrobię. To jest cienkie, więc myślę, że podwietrzy. No jak się zarumieni pięknie, to wyciągamy. O, to już jest fajnie, ale jaka fajnie eska floreska. I odsączamy na papierze. Pokażę Wam, jak te gniazdka. Stroną tutaj papierem do góry, on momentalnie odchodzi, proszę, zdejmujemy. No i z jednej i z drugiej strony po 2-3 minutki smażymy. Takie fajne, zobaczcie, kisiczne. Te posypiemy cukrem pudrem. Zauważyliście, że w przepisie nie było w ogóle cukru, więc teraz sypiemy je. Można też obtoczyć sobie, namoczyć w czekoladzie końcóweczki. I też będzie fajnie. A tutaj serduszko Wam upiekłam, usmażyłam. Teraz zrobiłam ten lukier i polukrujemy nasze gniazdka. Pyszne pączki hiszpańskie, churros. Zobaczcie, kształt taki lub gniazdka z lukrem. No przepyszne ciasteczka, karnawał trwa, jemy, tuczymy się, a później będziemy się odchudzać. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.